Numer 11. Szymon Kołecki kontra Łukasz Jurkowski. Po zwycięstwie mistrza olimpijskiego w podnoszeniu ciężarów z Damianem Janikowskim w internecie padła propozycja zestawienia go z Jurasem. Pomysł został podchwycony przez wielu fanów i kibice wręcz domagają się tej walki. Pojedynek byłby interesujący także za sprawą rywalizacji klubów, które reprezentują obaj zawodnicy – Warszawskie Centrum Atletyki i Akademia Sportów Walki Wilanów. Numer 10. Cezary Kęsik kontra Dricus du Plessis. Pojedynek między tymi zawodnikami byłby sensownym drabinkowo zestawieniem. W dywizji średniej tylko ci panowie poza Scottem Askamem są po zwycięstwie. Wygrany tej walki mógłby w kolejnym starciu dostać szansę zdobycia pasa. Ciekawym aspektem tego zestawienia jest też fakt, że obaj zawodnicy są mistrzami innej organizacji. Numer 9. Michał Włodarek kontra Ante Delia. Obaj zawodnicy znokautowali swoich rywali na KSW 51 w Chorwacji. Poza mistrzem De Vriesem, poza Grabowskim, który prawdopodobnie zmierzy się z Filem, i poza Pudzianem, który idzie innym torem, to jedyni zawodnicy w tej dywizji po zwycięstwie. Wygrany tego starcia mógłby zmierzyć się o pas. Numer 8. Artur Sowiński kontra Leszek Krakowski. Zawodnicy mieli zostać zestawieni ze sobą na jednej z zeszłorocznych gal, jednak ostatecznie do tego pojedynku nie doszło. Kornik wygrał ostatnie starcie w dobrym stylu przez nokaut w pierwszej rundzie, a Leszek tak naprawdę w kategorii lekkiej w KSW ma 3 wygrane i 0 porażek, więc należy mu się pojedynek z kimś liczącym się w organizacji. Artur wydaje się sensowną opcją. Numer 7. Maciej Kazieczko kontra Szamil Musajew. Polak jest na fali 3 zwycięstw z rzędu w KSW, z czego ostatni pojedynek wygrał przez brutalny nokaut. Aby zbliżyć się do walki o pas, musi zostać zestawiony z kimś, kto liczy się w organizacji. Takim zawodnikiem z pewnością jest Rosjanin, który wygrał w federacji w świetnym stylu 2 pojedynki w pierwszej rundzie. Numer 6. Roberto Soldic kontra Patryk Kincl. Zawodnicy mieli się ze sobą zmierzyć na KSW 50 w Londynie, jednak Czech musiał zrezygnować z walki z powodu kontuzji i na zastępstwo wszedł Michał Pietrzak. Nie ma aktualnie w dywizji półśredniej klarownego pretendenta. Dla Michalskiego na pojedynek o pas jest raczej za wcześnie, więc ponowne zestawienie Soldicza z Kinclem wydaje się bardzo sensowne, tym bardziej, że Czech jest naprawdę solidnym zawodnikiem i może zaskoczyć. Numer 5. Tomasz Narkun kontra Scott Askam. Organizacja KSW ostatnimi czasy bardzo chętnie zestawia ze sobą mistrzów sąsiednich dywizji, więc logiczny wydaje się pojedynek Narkuna z Askamem. Walka dwóch pogromców Mameda Halidowa z pewnością by się dobrze sprzedała. Panowie już wstępnie zgodzili się na starcie poprzez media społecznościowe i wydaje się, że właściciele KSW też chcą tego pojedynku. Numer 4. Phil De Vries kontra Damian Grabowski. Ten pojedynek miał być walką wieczoru gali KSW 50 w Londynie, jednak nie odbył się z powodu kontuzji, którą odniósł Polak. Ostatnio do organizacji przebojem wdarł się Ante Delia i on mógłby zmierzyć się z Anglikiem, jednak uczciwie byłoby, aby odnowić niedoszłe starcie i ponownie zestawić Grabowskiego z aktualnym mistrzem. Numer 3. Tomasz Narkun kontra Ivan Erslan. O zawodniku z Chorwacji było już głośno przed debiutem w KSW za sprawą jego menedżera. Erslan swoją pierwszą walkę dla organizacji stoczył na KSW 51, pokonując Darwina Rodriguez'a przez techniczny nokaut w pierwszej rundzie. Prawdopodobnie stoczy jeszcze jedną walkę na początku 2020 roku i jeśli ją wygra, to pod koniec roku zmierzy się z Tomaszem Narkunem w pojedynku o pas. Numer 2. Norman Park kontra Marian Ziółkowski. To kolejna walka, która miała odbyć się na londyńskiej gali KSW 50, a została odwołana z powodu kontuzji Polaka, którego zastąpił Marcin Wrzosek. Sytuacja w wadze lekkiej ostatnimi czasy bardzo się zmieniła i jest kilku pretendentów, którzy mogliby zmierzyć się z mistrzem. Chociażby Musajew czy Kazieczko. Jednak pierwszy w kolejce wciąż powinien być Marian. Numer 1. Borys Mańkowski kontra Marcin Wrzosek. Obaj zawodnicy są byłymi mistrzami KSW i jednymi z najbardziej medialnych zawodników w polskiej organizacji i z pewnością wiele osób chciałoby zobaczyć pojedynek między nimi. Dodatkowo jeden i drugi stoczyli przegrany, aczkolwiek wyrównany pojedynek z aktualnym mistrzem Normanem Parkiem. Wygrany znacznie przybliżyłby się do rewanżu z Brytyjczykiem.
Jeżeli filmik Ci się spodobał, daj łapkę w górę i zasubskrybuj kanał, aby być na bieżąco z kolejnymi produkcjami.